tej ziemi pod tym niebem życie nasze toczy się. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piotrek, witam was w kolejnym odcinku The Sims Lokatorzy, ze mną jest Handec. Jestem! Dzień dobry! Jesteśmy z powrotem, słuchajcie, dzisiaj zaczynamy już rozgrywkę. Tak, Maciek ma włączoną muzyczkę z Simsów 1, żeby się wprawić w klimat. Tak, właśnie, żeby poczuć klimat i leci mi soundtrack. Słuchajcie, polecam The Sims Complete Soundtrack, się nazywa na YouTubie. Mm-hmm. I leci, także ja tak, dawaj mi tam na maga. Tak, Maciek będzie otwierać paczuszkę tajemniczą z Abrakadabrowa i Maciek będzie magiem. Będę magiem, tylko że mnie też jeszcze jakąś pracę znajdzie, żebym mógł zarabiać. W ogóle dużo osób się też dziwiło, że mamy tyle kasy na koncie, zostało nam. No zostało, bo tak. Nie budowaliśmy domu, tylko wynajęliśmy taki mały, a jak się dopiero dorobimy, to dopiero będzie. Magico spółka Zoo. Spółka Zoo, SPZO, którzy zapraszają cię do wypróbowania naszej serii magicznych produktów dla domu. Dla domu. W tym pudełku znajduje się wszystko, co będzie ci potrzebne do stworzenia swojego pierwszego zaklęcia. Więcej informacji o produktach i składnikach możesz znaleźć w księdze zaklęć i katalogu produktów dla domu. Możesz także odwiedzić swoich nowych sąsiadów w Abrakadabrowie. Jej! Czyli i swoich, Piotrek, teraz, psiapsiułów. Tak, i teraz mi się przypomniało, że konieczna rzecz, którą będziemy używać, jest logika, więc musisz mi kupić szachy. Tak, właśnie zapomniałem o tym. I tak, Piotrek, ja bym chciał, żebyś mi tą książkę do czarów sprzedał i dał mi tą starą, klasyczną, taką, wiesz. To? To jest księga zaklęć? No, sprzedaj mi to. Sprzedaję. I kup, jak klikniesz sobie ten kapelusz czarodziejski, na dole. I kup mi tą starą księgę obok. O to... Tak. Jaka ładna! Taka trochę Harry Potter. Tą wolę, tak. Harry Potter. Możesz mi ją postawić na przykład w ogródku. W ogródku chcesz? Na przykład, no bo... A jak rąbną? A jak myślisz, że rąbną? To może alarm będzie potrzebny. Na zewnątrz domu, no. Dobra, i dziurkę jeszcze. Dziurę możesz dać obok. O, na przykład. To tak tu, o. Co będziesz skakać, o. Tu jest tak. Drzewko. O, dobra, okej. Okay. Koło drzewka. A to ze stolikiem musisz przenieść. Tak. Zapomniałem, że to jest połączone. Znaczy nie jest, tak. Właśnie. Znaczy nie, dobra. Jest, bo możesz na każdym blacie to postawić, ale ten, ale... I tam jeszcze są rzeczy, więc nie sprzedawaj tego, bo ja muszę to powyciągać, jakieś pierdoły. Tak. Pierdoły. Dobra, i szachencjusze. Szachencjusze konieczne, bo no... To ci postawię też w ogródku tutaj, o. Ale zamiast tego stołu może. A to jest tu nie, nasz do jedzenia. Jeść. No właśnie, racja. Tak. Ja to tak sobie pomyślałem. Wiesz, najwyżej się pionki schowa i ten, będzie stoliczek. Dobra. Myśmy tak zrobili. I możesz mieć tylko jedno krzesło, nie trzeba dwóch. Tak? Tutaj się no nie to ja będę grał. Nie chcesz grać ze mną? No ale ty będziesz gwiazdą, ty będziesz zarabiał miliony, a ja cię będę zamieniał w żabę, jakbyś niegrzeczny. Ja i tak jestem monetry. To Piotrek, wiesz co, daj mi tam, żebym ja sobie Znaczy tak, wysikaj mnie i daj, żebym sobie wkakrał logikę już. Dobra. O, wydalanie. No tak, tutaj jeszcze to było inaczej się nazywało. Macie, dla ciebie praca? Nie, dla ciebie. Ja będę, to ja wiesz, szukam? Show super gwiazdą, no. A, dobra. Super szychą będę. Nie, czekaj, czy ta praca cię... Nie odpowiada mi ta praca. Nie chcesz być paskoską? Z tego co wiem, to chyba w gazecie jest tylko jedna praca. Nie? A to jestem ja. Czy chcę po... dawne, teraźniejsze... To teraz ty? Tak, bo ja kliknąłem nam obu naraz. Potrzebujesz nas bardziej... Aha, okej, no dobrze. Jej! Zostałem super gwiazdą! Żeby tak w normalnym życiu można było, nie? No nie? Pisać sobie jakiś tam kontrakt. Tak, faktycznie chyba była jedna praca, bo już idziesz odłożyć gazetę. To wywal tą gazetę od razu i daj mi do kompa. Na kompie będzie więcej pracy. Tak. Tam są chyba 3 oferty dziennie, z tego co pamiętam. Żartujesz? Jezu, naprawdę? Kocham jedynkę. No, ja też. Naprawdę. I codziennie się zmieniała oferta. Tak. Okej. Okay. Jakby ktoś się pytał, co piję, to piję Pepsi Wild Cherry, jest przepyszna, uwielbiam na życie. Jest przepyszna i stoi też koło mnie butelka, na drąsach chlupocze. Tak. Ja mam zieloną z lodóweczki, coś jest lodem. Ja sprawdzę, kto jest na topie, a tam będzie Handec. Jak nic. Oczywiście, że ja. Ze swoją różdżką. Sieciowa przeglądarka ofert. Kryza wdała sprzedawca. Nie chcesz być jeżeli akwizytor. Jeżeli sprzedawca, to tylko kebabory. Dalej, ponownie. Acceptery? Od Cepterów jest ktoś inny. Dobrze, okej. Okay. Zaraz zobaczymy, co jest następne. Zobaczymy, co ty tam przeglądasz? Na pewno oferty pracy? Zmywak. Dalej. Okej. Okay. Nie chcesz być w kulinariach? Coś czuję, że... jestem ja. Kto jest na Państwo, topie? Państwo, ktoś owie? Renata jest na pierwszym. Nie wierzę. Proszę bardzo, wybiła z Hell's Kitchen prosto do Simsów. Tak, dokładnie. No jeszcze do kuchni Lidla. Trzy sposoby na jabłko. Co to? Bierz to, bo to jest najdroższe, dawaj. Chcesz to?
Tak, na razie tak. Będzie po... będzie Andet z fałku. O 23... Piotr, czekaj, o 23... To jest nightlife. Pokaż... totalnie ja. Ale wiesz co, to Piotrek, kup jeszcze maszynę do ćwiczeń, bo będzie potrzebna kondycja. No tak, dobra. Boże, nie da się logika. Powiem ci tak, to wbij mi od razu teraz już to. Tak? Tak, no kondycję najpierw. Ty masz takie muskuły, wiesz? No, widzisz, widzisz? Proszę bardzo. Czekaj, gdzie to było? Tu. Tu, jest. Tak. Jakie drogie! Jakie wielkie! Na zewnątrz. Nie, tam... tutaj ci mogę postawić, o tu. Nie, nie w przejściu. Do gdzie w sypialni będziesz śmierdzący tam ćwiczył. Gdzieś śmierdzący, Piotrek, nie tu. Obok domu bardziej. Tu. Proszę, jak to komisie wygląda? Wejdzie. Tylko, że... O Boże, my wszystko mamy na zewnątrz. Jest to dom wielu multifunkcyjny. Tak, multifunkcji. A Piotr, alarm. A teraz jeszcze sobie... Alarm, tak, koniecznie alarm. I Piotruś, sprawdź sobie koniecznie, tak? Czy ty już nie musisz uczyć się śpiewania, czyli muzykować, więc pianino będzie potrzebne. Myślisz? Bo jesteś nikim. A nie muszę najpierw pojechać tam i ten ogarnąć? Kurczę, ale tak wiesz co, jakbyś sobie inwencję już zrobił na fortepianie, tak jeszcze pianino sobie musisz kupić. Pianino, a nie mogę sztalugę? No niestety. Możesz sztalugę. Tak na początek. Możesz sztalugę, tak. Bo wy nie wiecie, ale kiedyś bardzo ładnie malowałem. I na przykład jedna osoba chciała ode mnie jeden rysunek Piotrek, kupić. Fortepianie kup, kliknij. Fortepian. Dobrze, tu. Fortepian, od bardzo tu. Ładnie. To ja sobie w przejściu postawię. Nie, tam między łóżkami możesz dać. Tu? Myślisz? No. Okej. Okay. Zobacz. No. Czekaj, ściany w dół, jednak. Dobra. Jednak ściany w dół, tak, tak. Mm. Okej, okay. Chyba, że nie wiem. I ja bym chciał wymaksować sobie takie trzy zdolności. Ja mam logika pomysł. Wiadomo, że do abrakadabrowa, no nie? Mhm. Ale ja chcę być też muzykiem, no bo skoro byłem w muzycznym, to też tutaj też w Simsach, żebym też tak potrafił gdzieś tam brzdąknąć sobie. To będziesz brzdąkać na moich instrumentach, jakkolwiek. Tak, bo być może na przykład los się odmieni i będę abrakadabrową gwiazdą muzyczną razem z Piotrkiem. Tak, dokładnie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, ja będę malować ciebie, jak będziesz ćwiczył. Tak, będę twoją francuską. Tak, maluj mnie jak jedna ze swoich francuskich Czemu dziewczyn. Czemu ta szaluga na tym stoi? Miała być w sypialni. Nie no, tu będę, malować cię będę. A. No, właśnie dlatego. To czekaj, ty idziesz ćwiczyć, a ja idę malować. Tak. I to są potrzeby. O, maluj. Podlej. Piotrek, ty mnie nie podlewaj żadnym szampanem, ja cię proszę. O nie teraz. Za wcześnie jest. To dlatego ty chcesz wychodzić z domu ode mnie. Ty się nie boisz, jak Majka nic. Majka idzie, ćwiruwa idzie z ćwirem. A ty ćwiczysz, wiesz, tak wiesz, żeby ją zaimponować jej, tak wiesz. And up, pump it. And down, and tak. Up, and pat. Słuchajcie, wszyscy się pytali, wszyscy się śmialiście, że mamy 380, że mieliśmy 2000. Proszę bardzo, mamy 380. Tak. Pozdrów, pomachaj. Maciek, ty, może idź najpierw ich ten, przywitaj. Może coś mają dla nas? No to idź, ale nie mają żadnego kejka, dobra, witaj. To ja, wiesz, ja cię zapamiętałem, jak ty tutaj ćwiczysz, będę cię malować. Gruz przygotowałem już. Nie, powitaj mnie z nimi i dawaj mnie na sztangę. Na sztangę, dobra, okej. W ogóle mi tu już pół punkcika wskoczyło. No mi też, tylko ja się muszę czekać, bo się, o. Habara? Słuchajcie, mi się kojarzą takie właśnie letnie wieczory z Simsami, kiedy ja miałem jeszcze, wiecie, monitor z takim wielkim tyłkiem dużym z tyłu. Tak. Zupełnie inny komputer, ale to była stacjonarka. Mm-hmm. Pamiętam, że miałem taką super genialną myszkę na kulkę, świetną podkładkę i klawiaturę i kochałem dźwięk komputera, zapach tego komputera, tego monitora i to było takie aaaa! To prawda, ja czuję to samo normalnie. Piotrku, bardzo awangardowe. Piotr, to chyba jeden punkt. Dziękuję. Ale tam... Ale to jest skąd... Czemu? To nie jest inwencja? To jest kreatywność. Ale to patrzysz na mnie teraz. A. Tak, dobrze. No. Dobrze. Dobra. Ja chcę sobie wkoksztować tą kondychę. No, Henryk. Mm-hmm. Henryk to jeszcze nie Mortimer. Nie. I nie Bella. Nie, tylko Majka. Mhm. Ale wiesz, co mi się wydaje, że jakbyś przełączył na język angielski. Aha. Przy instalacji. Bella by to była. To on, tak, ona była Bella, a on był tym... Mortimerem. Tak mi się wydaje. Bo on nie był Henry. Mm-mm. Chyba. Mm-mm. To nie był Heinz. Gdzie ty lampu cerdo? Ona idzie na Bel zanieczyścić. Jej! Masz jeden punkcik już. Masz? Dobra. Masz. Pięknie. Tak, i wiesz co, ja sobie niech kokrzę, bo tutaj wiecie, to, że my sobie wkoksimy punkty, to tak naprawdę to mało nam daje. Widzisz co on to? Robi? On patrzy jako na siwy.
A wiesz co, w naszej łazience takie ekscesy odstawiać? Bezczelność. No taki fetysz wypróżniania się. Myślałem, że pod prysznic wejdzie jeszcze. Mhm. Ja bym mu wszedł pod prysznic, to był jego ostatni prysznic w życiu. No. W ogóle, patrz, ja już tutaj kończę. No to prawie jestem twoją francuską dziewoją. Prawie. Ja cię namalowałem chyba, nie wiem, to jest połączenie chyba Majki, Henryka i ciebie. Tak, ja gdzieś tam z tyłu, wiecie, na to jedna sztanga tak. w górę. Widzisz tą kreskę, Maciek? W tle? To ty. Widać, kto ma patrzcie na fame. Oni. Oczywiście. O, kolejny. O, dobrze, bardzo. Nice. Ładnie, bo jak już teraz będziesz występował, żeby zganiać tych swoich fanów. To już będę mieć tam zaczątki. To będziesz, już nie będziesz tak tragicznie fałszował, Piotrek. Tak. Bo oni na początku takie zabzi, zabadabidej, zabarim, zabaribidej. Pamiętam to. Tak. Ej, ale czaisz to, że ona nie spuściła wody? Bezczelna. Wodę oszczędza. W ogóle tobie chce się siusiu. Faktycznie. No i to, mi też. No nie, to tobie bardziej niż mnie. Tobie troszeczkę, tak. Bo ty byłeś przed tym, przed ćwiczeniem. Ha, 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 widzisz? No. Jakie ładne! Możemy to rozsprzedać. To sprzedajmy. Za ile? Nie skończyłeś to tak malować. Nie skończyłem. Nie skończyłeś jeszcze. To zaraz skończę. Będziemy mieć hajsy. Ej, ćwirowa coś od ciebie chce. Co ona chce? Rozmawia. Patrz jaka jurna. Tak, ale patrz, że ona chce rozmawiać w tym momencie, kiedy ja chcę się wysikać. Weź ich wygoń, bo to przecież to jest jakiś pospólstwo i plebs. No totalnie, ale patrz. Przyszli z wielkiego domu do nas, tak. Do kibla. Tak, pięknie po prostu, pięknie. Może nam w ten, nie wiem, wciągają Brismin spray albo coś. To są jeszcze te czasy. Wiesz czego mi tu brakuje, że my nie możemy do nich pójść niestety, nie możemy ich odwiedzić. Tak, to jest szkoda, to prawda. Ale możemy za to pojechać na miasto, wiele miejsc, dużo więcej niż możemy. W Polsce. Czekaj, a w dwójce można było odwiedzać sąsiadów? Chyba można było już, nie? W dwójce tak. Mhm. Można było do kogoś do domu pójść, czy nie? W dwójce chyba tak, tak mi się wydaje, kurde, że tak. Kurde, ja nie pamiętam teraz. Można było się wyprać, brać po prostu transport i gdziekolwiek chyba klikałeś, tak mi się wydaje. Chociaż? Nie, w dwójce chyba też nie. Dało się. Słuchajcie, ja nie pamiętam. Wydaje mi się, że się dało. Tak, chyba się dało. Pamiętam, że... Kolejna stal i muskuły. Yeah, drugi punkt. Jest. Aż ci wiesz, tak żyły pulsują tak po prostu na ciele. Tak, tak. Poczekaj, weź tam zobacz na mnie. Jakie tam kondycha moja? A nie, jeszcze nie muszę. Dobra, to jeszcze mi nie dawaj. Mam jeszcze nie sikasz. Okay. Jeszcze nie sikam. Ja myślę, że praca jest ważniejsza niż czarowanie w chwili obecnej, bo trzeba utrzymać dom. W ogóle ta opcja, posuń się. Tak, posuń się. Możesz wyjść? Nie wiem, pożegnaj się. Tak. Nie chcę dostać w ryj od Henryka. Heinrich? Daj tam, wiesz, pomachaj, usiśnij dłoń, nara, no. Baby. I te sprawy. Nie umyła rąk, więc jej nie podam ręki. Nie ma opcji. Najgorzej. Boże, no. Ej, co to za minu? To jest bezczelna. Bezczelna, że ją wypraszam jeszcze w ogóle. Nie wierzę. Pewnie nam ukradła nam tego Brisa, jak nic. Ja jestem po prostu pewien. Tak, bo u nich się skończył papier, Bris i wszystko. Tak, i przyszła. Normalnie jak za komuny. Jak chamstwo. O papier toaletowy walczyli. Piotrek, to jest po prostu plebs. Tak. Jest to zwykły plebs. Nigdy więcej ćwirów nie zaprosimy. Wypadł. Już, I stąd. Go away. No. Ja pamiętam, że tutaj też szopy przychodziły na ten... na parcele. Przychodziły, a jak się wciśnie taki... Znaczy, jak się wciśnie, Boże, jak się postawi znak... To nie przyjdą. A żeby psy nie przychodziły, to nie będą przychodzić psy ani koty żadne. A chcemy taki znak, czy nie? Myślę, nie, no, na razie... Bo... Znaczy, gorzej jak ci oszczają, znaczy... Albo tobie, albo mnie, gdzieś tam furtkę, czy coś, to będzie... Oj tam, to wtedy się postawi. Jak mi idzie kokrzenie? Już ci pokazuję. Masz tak 1/3. Ale powiem ci, Piotrek, że no energia... Dobra, weź mi już to, bo już za chwilę ten energia mi spadnie. Ej, patrz. I spuść tą wodę, wysikaj mnie. Dobrze, dzisiaj ty sprzątasz, ja jutro. I wiesz co, myślę, że możesz mi dać... Możesz, żebym pograł trochę na kompie, a potem daj mnie do łóżka, żebym się przed nocą wyspał, bo ja mam na nockę dzisiaj. Tak, to fakt, a jest 14. Mhm. I komfort ci spada, to fakt. Dobra. No. Twoje, które chcesz łóżko? Obojętnie, co to? To od ściany. Boże, obydwa są od ściany. Wierzę. Jest może jakieś okno? To jest od okna, to ja będę mieć od okna. To będę mieć od okna i mam od ściany, no. Tak. Proste. Ale wiesz co, ja zawsze... Patrz, i ja myję ręce, widzisz to? Widzę. Pięknie. Proszę bardzo. Nauczony. A spuściłem wodę? Tak. Tak, proszę bardzo. Kulturka. A wiesz co jest najlepsze? Co jeszcze raz gdzieś... A nie, dobra, bo ja musiałem no tak. Najpierw... Odkurzać. A, no tak. Ale słuchaj, wiesz co? To mi bardzo przypomina mój pokój z bratem. Ja zawsze właśnie miałem łóżko pod oknem, mój brat pod ścianą.
No, no i jest tak samo tutaj. Dokładnie, tylko że wiesz, tutaj nie jest mój brat, tu jest brat takiej wersji lepszej, o. Tak, brother from another mother. Dokładnie. Skończyłem? No dobra. Tak, skończyłem. Dawaj, tak. Zobaczymy, ile zarobisz. Przeważnie te początkowe to były chyba za 7, 9? 10 może to było maksymalnie, ale nie pamiętam piękny. Dokładnie. Za 3. 3. Ale w ogóle jest dężnie. Wow. Maciek, żeś poszalał. Dlaczego ja za 7 bym chciał. Bo ci zaznaczyłem, żebyś właśnie posprzątał. W ogóle masz dobry nastrój, chcesz gina? Jak wstaniesz? Tak, jak wstanę, no. Dobra, a ja ugotuję. Tak, tylko błagam, nie podpal nas. No, mam taką nadzieję, chyba że może lepiej... zapisz grę. A ten, co ja się... tu przy nas głodny? Co to kurde jest, jadą podajnia? Wypadł mi stąd, Henryk. Ej, ono tu wle... Patrz! Weź go, on coś weź go stąd. Cię... Wyjazd stąd! Nie można. Co on chce? A weź oddal widok. Ale on tobie... Co on zrobił? Przylazł i cię... Że co? Chyba śmie... Piotrek, czy ty... A, ty znalazłeś pracę, ale ty nie zarabiasz na razie nic na tym swoim gwiazdorzeniu, nie? Nie, jeszcze nie, ja muszę właśnie pojechać tam. Wtedy będę zarabiać. Na razie mnie utrzymujesz. Chyba to... śmiesz. No. To wyrzucę. Chyba, że przeczytamy. Może jakaś krzyżówka będzie. To są jeszcze te czasy, kiedy ja uwielbiałem normalnie rozwiązywać krzyżówki. Pamiętam, że w Super Expressie była taka dla dzieci. Zawsze ją rozwiązywałem. A było coś takiego kiedyś. Wiesz co, ja mam pomysł. Weź ten obiad zrób. Najpierw się nauczę gotować. A, dobra. Póki ty będziesz spać... Zobacz jak tam u mnie właśnie, jak ja wyglądam. Rozrywka ci rośnie. To jeszcze wiesz co, sobie pograsz. Jak ci trochę podskoczy, to wtedy ci dam, żebyś sobie pospał. Mhm. I komfort mi też w sumie. Ale wiesz co? Jak się wyśpisz, to ci... Ten. Już możesz mi dać do łóżka. Tak? W sumie. No. Dobra, okej. Okay. To śpi, a to ci skasuje. Okej. Tylko wyłącz kompa. O, to czekaj, to sobą wyłączę. Dobra, szybko, idź. Mhm. Książkę odłoży. O. Dobranoc. O, dobranoc. Już jakieś shopy, listy, nie wiem co. Widzę właśnie, co to jest? Arystoteles. Arystoteles i... Madzia! Madzia! Proszę bardzo, pięknie. I patrz jak zasuwa, pewnie kebaba zobaczyła. Pewnie tak. Jak nic. Czekaj, pójdę się z nią przywitam. Dobrze. Jaka słodka. Ale patrz, Arystoteles śpi, a Magda biega. No cała Magda, pewnie za kepsem. Jak nic, pewnie jedzenie czuję. A co to jest? Fifi. Fifi. Kojarzy mi się z czymś Fifi. Jak miarczy. Zbeszę, nie. Baw się, pogłaszcz. Bo tutaj dało się adoptować, nie dało się, nie? Jak słodko miarczy. Takich z ulicy kotałów, Kurczę. Dobra, pouczę się trochę. Macia jeszcze do nas pewnie zawita. Zresztą idzie w tym kierunku. No to cała Magda. Tak, wyczuła jedzonko, chociaż nie wiem, czy lodówkę mamy pełną. Znaczy, ja myślę, że ona poczuła to, że gotujesz. Znaczy, masz zamiar. Mam zamiar. Mhm. Wyczuła, że ktoś tutaj będzie coś pichcić. Tak. Długo. Co to? Jest czarne coś. Kali. Boże. To? Ale ile tych zwierzaków tutaj jest? Czaisz to? Tak, jak tam mój sen? O, mój sen jest dobrze. Twój sen jest dobrze. Ciekawe, jest czym śnisz. Ale tak wiesz, co robisz? Tak przez sen takie... Tak, bo oni tak robią takie... Tak. Jak jęczysz przez sen w ogóle. Czy to ja, ucząc się? Nie, to ty. Ja nie wiem czasem, czy do tej mojej kariery policyjnej... Nie wiem czasem... Jest. Dobra, gotuj, bo jesteśmy głodni i ja muszę przed pracą zjeść. Wiem, już ci gotuję. Co masz, na co masz ochotę? Cokolwiek. Hamburger taki duży, pyszny, z sosem. Dobrze. O Jezu, tak. A przyjedziesz, co ci zrobię? No, to ja czekam. Dużo osób naprawdę sobie... 20 coś takiego nas kosztowało? No. Maka ci robię, normalnie. No, za 20 dolców to na pewno. Ale patrz, że za jeden obraz nie zarobię na jeden obiad. No, to jest przykre. Piotrek, weź tam pokaż na mnie. Już. Śpisz sobie pięknie. Dobra, tak, ja sobie... Jak ty ugotujesz, to dopiero wstanę. Dobrze. Zapach cię obudzi. Tak.
Dobra, budź mnie kozak. I jemy razem i ja dopiero śmigam. To już? Nie spaliłem! Jestem z siebie dumny. No, pięknie. Weź talerz. Ja sobie też wezmę. Tak. Ciekawe, czy będzie dobre. Co to jest? To są chyba faktycznie burgery takie, wiesz? To była, no... Gdzie? Aha, my idziemy na dwór. Jaką mam piżamę. Tak. No nie? No dobra. Koszulę masz rozpiętą tam na jeden guzik. Tylko czemu dookoła w ogóle? Nie wiem, tutaj jest bliżej, a wiesz, to są Simsy 1. One... Chociaż... Nie schlebiajmy czwórce, ona też nie jest aż taka intuicyjna. Ale no jest... Aha, ja... Aha, bo naprawdę? Chciałeś usiąść na moim miejscu. No ja wiem, no ale to już skoro jest zajęte, no to powinni widzieć, że jest zajęte. Andec. Pogadamy sobie? Pogadamy, na pewno będziemy gadać, oczywiście. No! I to nie są Simsy 4. Widzisz? Wiesz, jakie interakcje? Proszę. I powiem ci, że ty masz całkiem dobry nastrój. Całkiem dobry, więc dawaj Gina. Właśnie poczekaj, nie spuściłeś was. Tutaj chyba dawaj trzeba, dawaj Gina i zostawię cię z pożarem w razie czego. Dobrze. To jeszcze ci tylko dam wydalanie. I graj. Boże, aż się boję. Boję się. Ale ja jakie dobre nastrój, to powinno być okej. Nie będzie w każdym razie tragedii. Tak, też mi się tak wydaje. Teraz tak, co ja mam zrobić? Może mogę to schować? Nie mogę. Ja zaraz może jak ty wyjdziesz, to wezmę prysznic. Kurczę, a w tym momencie ja bym się przespał chętnie. Ale jeszcze chwilę pogram na komputerze, to wyrzucę. Wiesz, że mi rozrywka trochę podskoczyła. Zdążysz? Nie zdążę. Zdążysz poczeć, tak mi się wydaje, wiesz? Myślisz? Tak. Dopiero samochód przyjedzie, a masz godzinkę. A no tak, i wiesz co jakieś robiłem, w ogóle słuchajcie, wiecie co jakieś robiłem? No. Jak przyjeżdżał po mnie auto do pracy, to ja zostawiałem śmietnikiem to, żeby on nie odjechało. Dało się tak? Mhm. Żartujesz. Naprawdę. Ty patrz, ja się takich rzeczy dowiaduję. Nie wiedziałem. No. Dobra. Jesteś Maga? Dorobiony, czy jesteś niedorobiony? Boże, Piotrek, trzymaj kciuk, please. Witaj, złotko. Pracujemy bez wytchnienia, czy łapiemy oddech, nie pracując? Nie no, praca. Praca. Chyba, że relaks to będzie, że rozrywka ci może ten... podskoczyć. Albo... Dobra, daj... A praca to... praca może być awans? No... Daj pracę. Praca. Boże. Dobra. Wygląda jak ten z Aladyna, ten wiesz. Tak, ale się boję. O to ry. No i? I? No zobaczymy. Czekaj. No. Dostałeś jakieś punkty. Dostałeś gotowanie, charyzmę i logikę. Jej, jesteśmy w domu. Widzisz? A teraz do dawaj, pracy. Dawaj mnie do pracy. Jaką ty masz pałę w ogóle tutaj około. Widzisz? Się... Czekaj. Ej, gdzie on, ona łóżka? Była? Ej, miałeś tutaj pałkę przed chwilą taką wystającą. No to już ją schowałem. Już się skurczyła. Dobrze. Dobra, ja pojechałem. A ja zostałem sam. W ogóle o której ja wracam? Zaraz zobaczymy. Gdzie to się sprawdzało? No tutaj. O 6. To 6 rano, dobra. Masakra. To ja się wykąpię. O nie, to jesteś ty. To jesteś ty. Spuść wodę po tobie. Ja posprzątam teraz. Okej. Dobrze. Ja jestem najedzony, energia. Zdecydowanie. Słuchajcie, tutaj tak tragicznie te potrzeby spadają i to jest wstępie zastraszającym, moi drodzy, naprawdę. Ale to jest właśnie super, że musisz za tym nadążać. Bo tak. Tutaj nie ma czasu na nudę. Śmieci wynieś. Dobra. Nie! O kurde! O! Co? Jest taki dźwięk, takiego wiesz, taki horror. Może shop jakby... idzie. To shop może. Idzie. Nie widzę. Gdzie jesteś w shopie? Albo... Kałuża. Nie, to nie, nie sprzątaj tego, to nie jest koło naszego nie. domu. Nie mam zamiaru. Ale... Pytek, ty definitywnie spanie. Tak, już idę. Czekaj, jeszcze tam, wiesz... Come on! Idź. Dobra, okej. Okay. No. Mam taką samą piżamkę. Chyba byłem w komplecie, takie wiesz... Dwa no i teraz ja wrócę. Ty będziesz spał, a ja wracam. Tak. To sobie... O... 240! No tak, bo to jest bez awansu w ogóle. No tak. I teraz zobacz, nice. Co ja potrzebuję w ogóle. Nic. Po prostu musisz chodzić chyba w dobrym nastroju. Tak, i tu jest poza tym coś takiego w tych Simsach, że niestety, ale awansu się nie dostaje co jakby pojechanie do pracy, tak jak w czwórce na przykład. W dwójce też tak było, że jak miałeś, wiesz, nadgonione umiejętności i byłeś w super nastroju, mogłeś pierwszego dnia nawet dostać. No widzisz, tutaj tak nie było. No nie. I dobra, to wiesz co? Takie sprawiedliwe.
Czekaj, co byś... Daj mi troszkę może... wykąp mnie i daj mnie do łóżka. Może pozmywaj od razu. Ja no, poniosę śmieci, jak wrócę. No to nie, to mi daj, żebym wyniósł. To nie, to mi daj, żebym wyniósł śmieci. Tak? Okej. Okay. No, daj, pozmywam i wrzucę śmieci i do łóżka. Dobrze. Myślę, że chyba zdąży. Zdąży, na spokojnie. Właśnie wstaniesz, ja zrobię śniadanko, a ty sobie pograsz na kompie. No i pięknie. A kiedy czas na nasze fejmy i tak dalej? I na czary? Myślę, że w kolejnym odcinku. Też mi się tak wydaje. I wiecie, co tutaj jest takie dość, może nie tyle co przykre, a smutne, że tutaj nie ma dni tygodnia, więc trzeba codziennie iść do pracy. Tak, to fakt. Bo jak widzicie na pasku, tutaj na panelu funkcyjnym, nie ma dni. Mhm, jeszcze nie było. Znaczy, żeby to zabrzmiało tak jak, nie wiem, to były czasy, kiedy nie było dni tygodnia. Były dni tygodnia, ale w Simsach nie było. Tak, w Simsach, tak, dokładnie. One były tego pozbawione. Ludzie, w sensie, to wtedy był jeszcze Maxis. Tak. No nie pomyśleli o tym, że jednak ludzie pracują w tygodniu, a weekend mają wolne. Dokładnie. Bóg dał wolne soboty. I Wałęsa. Tak, aha, czekaj, to ja sprzątam bardzo ładnie. I do łóżeczka, hop, siup. Dobra. No i pięknie. W ogóle jak ja chrapię. To się w ogóle nie maczuje z rzeczywistością. Jak to? Bo ja nie chrapię w rzeczywistości. Nie, też nie. A, widzisz. No i wstałeś. Wiesia, rozumiesz? Roznosicielka gazet. Wiesia, Wiesława. W ogóle, mam przeczytać? To rozrywka mi się trochę podniesie. Ale najpierw zrobię coś na śniadanie. Tak, koniecznie. Rozpakować ci... A nie, bo to ty musisz rozpakować, bo wtedy to do wyposażenia się dodaje, tak, nie? Tak, tak, tak. To na razie zostaw. Dobra. Bo myślę, że my potrzebujemy, Piotr, kasy na początek. Aha, mamy 600. No. To tak jest całkiem okej. Okay. Co nam przygotuje? Ciekawe. Może płatki jakieś, coś? Nie wiem, zapiekanki, kanapeczki? Jajeczka z siemeczką? Jadłbym. To jest coś czerwonego. Jakiś dżem... Naprawdę to samo? Tak, bo tu jest taki jeden talerz. Aha. Na wszystko. No to po prostu wiesz, teraz jest na słodko. Teraz jest na słodko. Jutro będzie na wytrawno. Tak. Mhm. Ja śpię. Naleśnik codzienny. Tak. Jeszcze sobie śpisz, jak wstaniesz, to ja ci kliknę, wiesz, weź talerz, opróżnisz skrzynkę. Mhm. Aha, do tego pudełka się dodaje te rzeczy. Nie, to dodajesz do wyposażenia swojego. Też? Aha, to wezmę to. Czyli weź wszystko i po prostu to będę mógł tworzyć pierwszy czar jakby, nie? Mhm, dobra. I pamiętam, że był czar, że można było właśnie w żabę zamienić. To jest pierwszy czar. Po tropuchy na miłość tam dodawałeś i... Tak, tak, tak. Wiem, że można też zrobić na przykład z siebie gwiazdę automatycznie. Tak? Piotrek. Tak, można, no. Może mnie uratujesz? Naprawię, w każdym razie spróbuję. Nie mam zdolności technicznych w ogóle za grosz. Nie wiem nawet, jak kran działa. W rzeczywistości. Nie mam pojęcia. No, mamy podobnie chyba. No. Tak samo na przykład, nie wiem. Nie wiem, jak działają, nie wiem, telewizja satelitarna, znaczy to wiem, to jest nadawane, ale coś nie wiem, jak to jest skonstruowane. Strasznie. Mnie? No tam się wyginałeś. No to od klucza. No tak, bo cię przechyla. Hekuba i Kali, tak, mnie przechyla z tego. Wiecie, lekko zawieje huragan Grzegorz, Piotrek już leci, nie? To fakt, w Simsach tak samo. Tak. Nie mogę tego, naprawiłem? Tak. Patrz, tylko jak jestem zdolny! Pozamiatać, znaczy pozmywać. Tak, powycierać mopem. Tak. Mam podobny. Naprawdę. No widzisz. Napiszcie w komentarzach, czy też takie macie. No bo mogą być też takie, wiesz, takie z włosiem. O, wstałeś. O, bardzo ładnie. I patrz, jest 13:30. Nie, za wcześnie jak na ciebie. Słucham. Słucham? Dobra, to wiesz co, ja sobie poczytam, żeby rozrywkę sobie podnieść. W ogóle my obydwaj w piżamie. No słuchaj, no jest taka pora, że... 14, no. Jest całkiem okej. Okay. Może piżamka ja bym sobie coś podkoksił? Jakieś, nie wiem, jakieś... Może gotowanie? Może coś lepszego będę gotować wtedy? No. Póki jeszcze, wiesz, chociaż nie jadę do show biznesu. Nie wiem, czy możesz coś lepszego... Kurczę, nie pamiętam takich rzeczy. Zobaczymy. Pouczę się. W każdym razie. To się przyda, to na pewno nie, wiesz, nie zaszkodzi. Tak. Jeszcze sobie skorzystam, no i znowu spuść wodę. Tutaj trzeba chyba, wiesz, po skorzystaniu spuszczać wodę automatycznie.
W sensie albo te lepsze toalety. Nie, wiesz, co mi się wydaje, że gdybyśmy byli schludniejsi na tych naszych paskach, to aha, wtedy byśmy sami sprzedali wodę. A że a może. Jesteśmy syfiarzami, więc nie. Tak. Mhm. W ogóle, co można robić telefonem w tej części usługi? Kamerdyner. Kamerdyner. Policja. Policja nie mamy w domu. Fachowiec, też pożarny, ogrodnik, sprzątanie. Pizza. Pizzę bym zjadł. Mm. Ale ja nam gotuję. Jak nie będzie mi się chciało, to wtedy zamówię. Tak. Taksówka da 50! To dziurą no jest nie szybciej. Znaczy i taniej. Ale ja nie mogę dziurą do abrakadabrowa. Jak to nie? Znaczy, nie, czekaj. Dziurą do... Ale ty nie możesz dziurą do show biznesu, w sensie, o. A no tak, ale taksówka do show biznesu jest za darmo. A, bo ty masz swoje limo. Tak. Tu są wczasy. No są. O, pamiętam, to są góry, jest ten... tropiki też są. Boziu, tak, ale super, tak, nie mogę się... Tak. Będziemy jechać. Będziemy jechać. Hi. Jak będzie nas stać? No, myślę, że kiedyś, prędzej czy później powinno być nas stać. Dostałeś 35 magimonów. Tak. Wiem, że to jeden jest... dom chyba kosztuje 1000 magimonów. A w abrakadabrowie? Tak. O kurczę, drogo. Odleciało, mm-hmm, ale fajnie. Bo to takie jest takie triki. Aha. Mogłeś przestać czytać? Mogę. To potrzebujesz mogę rozrywki, to ty siadasz do kompa w tym tak czasie. I zaraz się wydajesz, jak ja skończę. Dobrze. Dobra, okej. Okay. Chcesz na ten? Na swój przyrząd do ćwiczeń? Wiesz, tak, możesz mi dać, no. To będziesz, wiesz, możesz wkosić trzeci poziom. Wkoksimy, więc tak, pewnie, że tak. Dobra. I myślę, że wiesz, jak pójdziesz do pracy, albo przed pójściem do pracy będziemy kończyć. Dobrze. Dobra, to teraz tak. Ja sobie wkokszę, ty sobie też tam wkoksisz trochę. Tak. Tak. I jeszcze wiesz co, a to może na tym odcinku zagramy Ginem, bo Ginem można raz na dobę chyba włączać, to z tego co pamiętam. Co? Chyba tak. To będziemy raz na odcinek. A telefon jakiś nie dzwonił na przykład, że jakaś no wygrana nie loteria czy coś tam? Nawet żart nie dzwonił. W tej części są żarty telefoniczne. Tak, dzwoni, albo puk puk, pomyłka. Tak. A my tak, what? Tak, bo lecisz, pędzisz do tego telefonu, normalnie on dzwoni, on w każdym momencie może przestać dzwonić. I tak, myślisz, tak, że to loteria, a tu jest... Jakiś, nie wiem, ha, 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 czy twoja dupka chodzi? A, to spróbuj ją złapać, coś takiego. Tak, nie? Tak, tak! Z masakra. Ale właśnie te, kiedyś takie zabawy były. Normalnie było. Ludzie dzwonili po domach i takie zabawy, o, wiesz, odstawiali. Kiedyś po domofonach dzwonili. Słuchajcie, my mieliśmy, tak, to może głupia zabawa w dzieciństwie. To znaczy, to już były, słuchajcie, czasy, kiedy były telefony komórkowe. Ja miałem wtedy, pamiętam, Nokia 3510i. Aha. Ktoś może takiej Nokii nie pamiętać z was, domyślam się. I każdy z nas, słuchajcie, każdy z moich znajomych był w Heja. Taka sieć, taki, to było kiedyś, teraz, znaczy to jest, nie wiem, czy, znaczy Heja istnieje i to jest pod T-Mobile'a, kiedyś było pod Erę. Tak. I słuchajcie, my robiliśmy coś takiego, że na przykład ja miałem jakiś tam numer 888, coś tam. I wybierali, na przykład przekręcaliśmy swoje trzy cyfry numeru i do tej osoby dzwoniliśmy i potem się okazało, że jakaś koleżanka może być z Gdańska. I potem z tą dziewczyną przez pół roku pisałem na przykład. Czajcie? Naprawdę? Naprawdę. Ale super. Mam kolejny punkt gotowania. Dobrze, bardzo ładnie. Jej, super. Także ja się robi. Pamiętam, że miałem bardzo długo, dużo znajomych, na przykład miałem jedną koleżankę z Poznania, jedną z Zakopanego. Właśnie takim sposobem, nie? Super jest. No. Nie wyłączyłem kompa. Piotrek, będą rachunki. A ty sobie pograsz zaraz. Jest! Mięśnie ze stali. Jak tam ten... rozrywkę musisz, no dobra. Tak. Ja mam punktów, pokaż mi. Trzy chyba będą, nie? Tak. Tak. Dobra, logika też spoko. Ja mam dwa gotowania i dwa inwencji. No i bardzo ładnie. O, idzie kicia. Tak. Świniak. Świniak. A Kali to się u nas zadomowił, tak widzę na stałe chyba. Szkoda, że nie można adoptować. To jest... No... Madzie byśmy wzięli. Tak, Madzie byśmy wzięli, definitywnie. Dobra, ja bym coś przygotował zaraz na obiad, bo to już nam zaśmierdło. To się strasznie szybko jedzenie psuje. Tak. To jest aż makabra. To jest prawda. I nie można tego jedzenia schować do lodówki. Resztki tutaj nie działają. Niestety. Słuchaj, ja myślę, że ty pójdziesz do pracy i wyśpisz się dopiero jak wrócisz. Chyba, że chcesz teraz drzemkę taką krótką. Nie, tylko żeby rozrywkę napełnić mi, żebym szedł w lepszym nastroju, nie? Aha. I jeszcze ewentualnie przed pracą możesz mnie wykąpać. Dobrze. Mhm. Tak, bo ty masz ciężką robotę, ty się spocisz no, tam. Ja tam biegam, skaczę, latam ponad. Może słyszałem tampona. Tam.
Piotr. Boże. Co ja teraz... Jesus. Coś innego? No bo wziąłeś przekąskę. Aha, żarcie z puszki. No super. Smacznego. Dobra, możemy też. Zaraz pozmywam jeszcze. W ogóle wszedłeś pod prysznic tak... A nie śpiewam nic? Nie. Aż dziwne. Poczekaj. Jest tak... Nie wiem, co tam robisz, buczysz. O, nucisz sobie. Mi się wydaje, albo ty grasz w Simsy. Ja gram w Simsy? Tak mi się... No zobacz na komputer, widzisz? Poczekaj, myślisz, że to wygląda są Simsy? Simsy? Tak wygląda. Tak Kurczę. Troszeczkę. Chyba, że to jest SimCity. A może SimCity, bo to są też czasy SimCity w sumie. Tak, tak. Oho, pięknie, Maćku, pięknie. Taka kałuża. Taka kałuża. Pozmywaj. Dobrze. Znaczy, no wiesz, wytrzyj. Wytrzyj. Dobrze. Teraz grasz... Nie wiem, to jest chyba... To jest Space Kosmonauty. Ja myślę, że wiesz, ty grasz w PowerPointa. Totalnie. Tak. Dobra. Ja idę spać, bo jestem strasznie śpiący. Zrobiłem ci jedzonko, to jeszcze sobie przed pracą zjedz. Będziesz najedzony tak na fulla. Energię sobie, wiesz, naładujesz. Dobrze. Jak wrócisz, to zdążysz zaśmierznąć, więc jak wrócisz, to jeszcze posprzątasz. Dobrze, może być. Niech Dobrze. Będzie. Trzeba będzie posiedzieć trochę na naszej dmuchanej kanapie. My jeszcze nie siedzieliśmy. Bo my tylko, wiesz, tak, wiesz, ten komputer nie mieliśmy okazji komputer. Się No, no. No. A w sumie można było jakiś film obejrzeć. Tak, wiesz, do kolacji. Tak się zrelaksować delikatnie. Tak, zgadzam się. Dobra. W ogóle ty mógłbyś... Przejrzymy zaklęcie jeszcze, tak? No ten? Na koniec? Możemy, tak. Tylko bo ja nie pamiętam, jakie są. Dopóki ja ich nie odkryję, to one będą zakryte. W sensie będą te takie... Aha. Nie będziemy wiedzieć, jak się nazywają. Tak, bo to się jakby odkrywa sukcesywnie, nie? No tak. To zobaczymy, co mamy dostępne w tym momencie. Ja ta ciuszka Dobrze. Mnie kusi tutaj. Strasznie mnie kusi. Piotrek. Następny odcinek będzie abrakadabrowy, czarowy, magiczny. No i taka trochę dzielnica show biznesu może się... O! Widzisz, tak. Teraz nieznane zaklęcie jest, widzisz? Nieznane są, Wiem, bo trzeba pierwsze... je zrobić. Tak, na pierwsze zaklęcie mamy składniki, więc... Mhm. Faktycznie. A to są skomplikowane rzeczory. Tak. Łapówka. To się, okay. Łapówka się kupuje w sklepie dla zwierząt. Naprawdę? Tak. A, bo to jest jakiś przysmak pewnie. Mhm. Czaję. Wiesz co, weź sobie jeszcze jeden talerz. Bo w sumie, wiesz, tak głód się nie naładował na maksa. No, za dobra. Godzinę do pracy. To zjem, okay. To akurat spoko przed tym. Ty już śpisz, ja do pracy, nyny. Mhm. Jeszcze Pięknie. Zdążysz śmieci wyrzucić. No cudownie. Wiesz, tak jak będziesz szedł, wiesz, do auta, no będziesz mieć tak blisko po drodze. Mhm. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że jak wziąłeś puszkę, ikonka no. jest tego, co zawsze. To jest po prostu to, co ja robię, tylko że nie wyjmę tego z puszki. No to ja... Jak mi się jakieś aluminium tam zakręci koło zęba. O, proszę, bo kosz jest przeładowany, proszę bardzo. Pięknie. Gdzie? Gdzie jestem? Okej. Okay. Nie mam I pytań. I to niby ja biegam wokół domu. Na of czas. Course. Ja biegam do śmietnika na czas. O, nie możesz, I za pięknie. Mało śmieci jest. Dobra, i dawaj jest do pracy praca. I kończymy. To pojedziemy w następnym odcinku. Aha, już. Dobra. Teraz sobie pauzę. Także co, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mamy nadzieję, bardzo że wam serdecznie. Się podobało. Ja jestem mega podjarany tą serią. Uwielbiam Sims 1. Ja też. A wiecie, to jest dopiero początek. Dopiero jak, wiecie, jak się bardziej rozwinie, to będzie jeszcze lepiej. Będziemy mieć taką hatencję, taką daczę, że po prostu nie będzie lepszej w mieście. Nie, nie będzie. Andec Handec. Byłem, a ze mną był Happy Śmiepy. Handec też. Andec Handec. Dziękuję happy wam handec. Bardzo. Oczywiście, że byłem. Nie zapomnijcie kończyć o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji i dzwoneczku, który jest bardzo ważny. Bo dostajecie powiadomienie o każdym filmie. Trzymajcie tak, się, do dokładnie. Następnego odcinka. Pa, pa! Pa, pa.